11 września wspominamy błogosławionego Kacpra Koteda, męczennika. Kacper urodził się w 1603 roku w Nagasaki w Japonii w katolickiej rodzinie szlacheckiej z królestwa Hirado. Jego rodzina uciekła do Nagasaki w 1600 roku po odmowie wzięcia udziału w rytuałach buddyjskich. Wiadomo tylko, że Kacper był osobą świecką, pomagał jako katecheta, najpierw jezuitom, a potem dominikanom. W czasie prześladowania chrześcijan został ścięty 11 września 1622 roku w Nagasaki. Został beatyfikowany 7 lipca 1867 roku w grupie 205 męczenników japońskich. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Kacper aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.